Cześć. Dzień dobry. Co dzisiaj jest w planach? A widać kamienie? Nie. Dzisiaj wykorzystamy kupę kamieni, których nie widać w kadrze. Ta kamerzystka ustaliła kadr. I uga, buga, uga, buga. To już mi na głowie. Utrzymasz? No nie, no. Ty masz płaskie czoło, położyć ci na czole? Nie. I kupujemy, co to są? Hortensje. Hortensje? Które dała babcia i dziadek. Pozdrawiamy babcię Basi, dziadka z dzisia. I to tyle? Bo ogólnie to... Tak. To tak. To zmniejszamy trawnik, żeby było mniej koszenia, bo ja mam awersję do podlewania trawnika. I przez to on nie chce nam rosnąć, więc najlepszym rozwiązaniem, jakie znalazłem, jest to, żeby go zmniejszyć. Tak, jest plan, mamy wszystko rozrysowane, a wy będziecie widzieć, jak się to zmienia na filmach. Czy pokażemy karteczkę? Mogę iść, jak chcesz. To wkleję tu karteczkę, taki jest plan na to, co wcześniej było trawnikiem i teraz jedziemy za robotę. No, także oglądajcie. I zostawiajcie łapki w górę. A, nie miałam sępić. No kurde. Cię wydziedziczę. Dziś wyrywamy resztę marchewek. I robimy sierpniowe wysiewy. Pietruszkę, nonatkę, rzodkiewkę, szpinak i rzepę tutaj wysiejemy. Włączymy się, jak będzie po robocie. Posione, podlone. Na dzisiaj fajrant. Tyle marchewków zostawiliśmy, żeby było świeże do jakiejś zupki czy coś. Tutaj też dosione. I to już chyba teraz były ostatnie wysiewy w tym roku. Chyba, że jeszcze potem jakiś szpinak więcej. Wczoraj pozbyliśmy się większości ogórków. Wszystkie, na których same ogórki też były białe. To wyrwałem, zostały tylko te, na których owoce dalej wyglądały na zdrowe, czyli dosłownie kilka sztuk tu i tutaj trzy. Tu nawet widać tam jednego jeszcze, tam jest mały, to został. Cukinie znowu przycięte, to widzę, że jeszcze kilka liści trzeba obciąć, bo też mają białe plamki. I zrobiłem pierwszy oprysk z sody tym razem, bo ta jodyna chyba nie do końca zadziałała. Tutaj ostatnio fasolę zrywałem już z drzewa. Już jest tam nawet. Także daję radę. Pomidorków coraz więcej. Więc na zadupiu pewnie też już są. I tutaj niestety mam jakiś problem z arbuzami. Oprócz tego, że okoliczne koty zrobiły się tu sralnie. Widzę, że ten już zakończył żywot. Więc chciał, nie chciał, zrywam tego. I tego. I dzisiaj patrzymy, czy są zjadliwe. Żuk po krótkim postoju wrócił do służby. Dzisiaj sobie nawieźliśmy takich kamulców. Tej kostki, co tutaj leży wszędzie. Włożę ją sobie do tyłu. Jutro jak zacznę, to zaprezentuję, co się z nią dalej wydarzy. Także szybki rzut oka na to, co mówiąc przez hortensję miałam na myśli. To jest pierwsza, najmniejsza z tych, które przywieźliśmy. Z babcią rozkminiałyśmy, ile mogą mieć lat i stwierdziliśmy, że tak około 5. Niestety w tym roku poszły w liście, a nie w kwiaty. Więc jeśli wiecie, jakie są sposoby na to, żeby hortensja zaczęła kwitnąć, to chętnie przyjmę. Wiemy, że może niekoniecznie teraz jest dobry czas na ich przesadzanie. Natomiast moja babcia musi mieć wszystko na już. Także dzisiaj była akcja hortensja. Zadzwoniła rano, czy nie chcemy. Powiedziałam, że chcemy. To już dzisiaj były już wykopane.
No, także jedna pierwsza będzie tu w dziurze. Idę nalać wody jeszcze do tej dziury i będę ją pakować. Wczoraj już tam było ciemno, zimno, chłodno, głodno, chujowo. I prace zostały przerwane. Musieliśmy jeszcze jechać, podjąć jeden element, który będzie tu niezbędny do wykonania gniazdka z prądem, ale to raczej w kolejnym odcinku. I tak wczoraj się za to wziąłem, nic nie powiedziałem, to dzisiaj trochę pogadam bez sensu. Ta cała kostka, którą będziemy tu teraz układać, jest po prostu wkopana. Bez żadnej zaprawy, bez niczego, bo to nie wiadomo, czy to tak zostanie. Sobie popróbujemy, czy nam się to podoba, czy nie. Jeżeli chodzi o trawnik, to tutaj plan jest taki, żeby tylko ścieżki były z trawnika, żebyśmy sobie mogli pochodzić po trawce na boso. Głównie to Martynka, bo lubi, to niech ma. I jakieś tam te ścieżki, coś tam trochę pokosimy. Na zaprawę będzie ułożony, tylko będą kamienie, które idą pod szklarnię. Ze szklarnią na razie jesteśmy przekonani do takiej 4x2, czyli trochę większa niż ten foliak na zadupiu. Ale może jeszcze o metr większą weźmiemy, nie wiem. To jeszcze jest czas. Na razie jesteśmy w trakcie rozmów z pewną firmą, bo próbowałem się sprzedać. A rozmowy wyglądają tak, że ja im napisałem maila, a oni mi przez tydzień nie odpisali. Także chyba jednak jesteśmy jeszcze za mali, żeby się sprzedać. Ale jeżeli ogląda to jakikolwiek przedstawiciel jakiejkolwiek firmy, która ma coś luźno związane z ogrodnictwem, to ja jestem gotów się sprzedać. Tak, pierwsza hortensja zsadzona przy płocie tutaj i to jest chyba najmniejsza z tych wszystkich trzech, które dostaliśmy. Już wam idę pokazać dwie kolejne, bo wsadziliśmy je tutaj z tej strony drugiej. Tutaj jest kolejna i jeszcze jedna. Tu są te zwiędłe różaneczniki, a tu jest kolejna. Ta jest największa chyba i musimy je dzisiaj podlać, ale widzę, że w miarę się trzymają. Jest ciepło, ale nie aż tak, bardziej wieje, więc pewnie im je wysuszyło trochę, ale podlejemy zaraz i wszystko będzie cacy, tak jak powinno być. A tu jeszcze szybki rzut oka na daliowe poletko. Już tak się widzę, przerzedziło trochę. No ale kwitną, ja je obcinam. I mają więcej kwiatów. Jeszcze trochę muszę poobcinać wiadomka, bo ostatnio jakoś je troszkę zaniedbałam, ale tak codziennie, co drugi dzień staram się tutaj je poobcinać. No i sobie rosną te dalej ładnie. Tutaj ta łąka, co jest tu w cieniu, już zaczyna przekwitać. No trochę jeszcze rzeczy kwitnie, no ale zobaczymy. No a tutaj możecie podziwiać. Na pewno wiem, że będę już powiększać tutaj te dalie. W sensie nie wiem, czy akurat w tym miejscu będą, ale będzie ich na pewno więcej. Już nawet upatrzyłam sobie tam różne odmiany. Mam nadzieję, że uda mi się zamówić. Zobaczymy. I no, jest plan, żeby było ich po prostu więcej, bo w tym roku jakoś tak bardzo fiolet poszłam. Mało różu, a dużo fioletu. No, ale będę powiększać swoją kolekcję na pewno.
bez dwóch zdań mogę powiedzieć, że Adrian umie w kamienie, umie w ogrody i umie we wszystko. Zdolny chłopak z niego jest. O, zarumienisz się zaraz? Szkoda. Także tak się prezentuje robota, a tak się prezentuje wykonawca. Proszę bardzo. Także na dzisiaj to koniec. Robota odwalona. Adrian zrobił co miał. Jak zwykle wszystko na styk. To znaczy nie, ostatnio dużo rzeczy nie było na styk, ale dzisiaj było. Tak. Bo na dzisiaj był film, na dzisiaj była ziemia. I na dzisiaj jest wszystko. I po drodze po ziemi żuk utracił jeden cylinder i dojechał na trzech garach, ledwo, ledwo. Także jest fajnie. W ziemi troszkę śmieci, taka gruby i zmielona. U nas też, jak zawsze, przy każdym kopaniu dużo śmieci. Niestety. Ale wybieramy powoli. Ludzie to świnie. Tak, ale to nie miało być takie podsumowanie. No dobra. Tutaj to głównie zrobiłem dlatego, że tak to nie pasowało, że nie było przejścia między trawnikiem a kwasciorami. Teraz będzie i będzie łatwiej to kosić. Oczywiście będę po raz milionowy dosiewał trawy. Nie wiem, co się z nią dzieje, jak ją posieję, ale zawsze znika. Magia. I od jutra... Przyznaj się, że ją zjadasz. Tak, od jutra albo od pojutrza robimy tutaj resztę tych rzeczy, które pokazaliśmy na karteczce wcześniej. To. Robimy remanent. Co? Jajd. Dobra. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień. Siemana, rap. Au. Trafiłem.